Mam tak samo jak ty. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim. Miasto moje, a w nim. Najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni. Najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam korzyści. Co bym chciała powiedzieć innym? Może, że życie jest bardzo ciekawe, że powinni się cieszyć, że istnieją, że warto się rozglądać wokół siebie i szukać tych, z którymi można się porozumieć, że jest dużo ciekawych ludzi i jeszcze, żeby nie przejmowali się drobiazgami, żeby nie uciekali od odpowiedzialności, bo to ważne uświadomić sobie, co od kogo zależy. To jest właśnie odpowiedzialność. Biorę na siebie skutki swoich działań. Jeśli wychodzę na podwórze z małym braciszkiem, odpowiadam za niego. Tak samo z psem, muszę go pilnować. I w domu nie bawię się zapałkami. Czasem jest tak, że z odpowiedzialności rezygnuję, bo pociąga mnie przyjemność. Wtedy unikam odpowiedzialności. Los sprawia, że ludzie stają twarzą w twarz z problemami albo nie biorą odpowiedzialności, wycofują się. Często pierwszy krok w odpowiedzialność wymaga tego, by wejść w coś bardzo głęboko do końca. Ojciec natomiast 3 razy w tygodniu karmił nas klasyką. Mysz w łóżeczkach, spokój, nastrój. Zaczynało się czytanie przed snem. Pan Tadeusz, dziady, trylogia. Ojciec, choć był lekarzem, chciał zostać aktorem. I miał rzeczywiście niezwykły ku temu talent. Uwielbiał Leśmana, Tuwima, opowiadania Prusa, wszystkie te Antki i Janki i tak dalej. Tak więc klasyków poznałam we wczesnym dzieciństwie. Mnóstwo miałam na pamięć. Oczywiście też Kubuś Puchatek, Alicja w Krainie Czarów, Księga Dżungli, Wyspa Skarbów i Tajemnicza Wyspa. To wszystko do 6 roku życia. W czasie tej strasznej wojny czytanie, opowieści, przedstawienia to pomagało przetrwać. Ze świętych obcowania, maskę dobroci i wybaczenia. Aż odsłoni się, nie ma pustka twojej twarzy, gładkim lustrem cichego jeziora, odbijając biel obłoków i błękit. W 2009 roku Tygodnik Powszechny przyznał Krysi medal Świętego Jerzego. To jest taki szczególny medal, nie wiąże się z finansami, ale jest nagrodą prestiżową bardzo, bo jest to medal, który dostają ludzie za walkę z różnymi smokami współczesnymi. Krysia nie jest świętym Jerzym mordującym smoki. Krysia, jak powiedział wówczas w laudacji Dariusz Jaworski, zastępca redaktora naczelnego tego pisma, Krysia smoki wychowuje, ze smokami rozmawia, przystosowuje smoki do życia. Fragmenty rozmowy Anny Wacławik-Orpik z panią Krystyną Starczewską. Życie? Zderzenie czołowe. Kim pani jest? Dla siebie jestem przede wszystkim zbiorem rozmaitych wspomnień. Jestem świadomością tego, co mi się kiedyś wydarzyło, utrwaloną biografią przeżyć. Zaczęłam sobie pracę na Wyspie Skarbów,
9, 8. Albo kiedy ja mam do